Cześć wam wszystkim, jesteśmy dzisiaj na zawodach spinningowych. Łowimy dzisiaj trocie i pstrągi. Spróbujemy coś złowić. Nie wiadomo, czy nam się uda, ale bądźmy dobrej myśli, może się uda. No, Patryk już tam właśnie łowi. Siema, siema. Siema. Różnią trochę, ale będzie dobrze. Stwierdził, że jak się wejdzie do wody, to wtedy ryby na pewno będą, nie? Cieplej, woda cieplejsza. No i woda jest cieplejsza niż w powietrze dzisiaj. Widzimy się za chwilę. Jeżeli coś będzie, wszystko zobaczycie. Idzie dwóch wędkarzy z naszej ekipy. Widać chyba, że nie mają nic złowione. Nic. 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 A nie wyrania. Zaczep. Jesteś pewny? No, bo tam nic nie było, a tak walnęło mi. I nie powtórzyło więcej. Pogadamy chwilę z Patrykiem. Patryk, pokaż widzom, na jakie przynęty łowisz dzisiaj. Nie, bo dziś teraz jest założone, że gówno, to nie ma co nagrywać tam. To nagrywasz, ale pokaż, co masz w pudełku. Nie. No otwieraj to pudełko. Nie chcę się wyciągać. Jesteś as. Nie będę im pokazał sprzęt. Podwierak ma na plecach. Jakby muchę miał, to bym pokazał. Gdzie lecimy? Po te pstrągi, nie? Jeszcze mamy dużo czasu, łowimy dzisiaj do 13, teoretycznie powinniśmy się zgłosić do 13 na zbiórce z rybą. Jest godzina 9 dopiero, to jeszcze jest dużo czasu. Możemy jeszcze coś złowić, a możemy nic nie złowić, no i też tak będzie. Pewnie, że nic nie złowimy. O, na to trzeba uważać, bo te bobry kopią te dziury, można spaść i wtedy cię będą szukać. To sobie wejdź jak chcesz. Bobry ogólnie tutaj na tej rzece bytują, bo jest pełno śladów. Tną sobie drzewka. O, nawet tam są patyki. Leży sobie na brzegu patyczek od bobra. Obgryzły sobie go i zostawiły. Ale niech sobie są. Bo jak to się mówi, gdzie patyki, tam wyniki. Jak już wcześniej Łukasz mówił, jesteśmy dzisiaj na zawodach. Mówimy trocie i pstrągi. Głównie no, jesteśmy nastawieni na pstrągi, ale jak się złapie trocie, to spróbuję ją wyholować. Miejsca są bardzo fajne. Za chwilę wam pokażę, na co łowię. W tej chwili mam założone mepsika. Co jest ten mepsik tu? Jakiego mepsa? Biedronka, trójeczka, o, taka jest bardzo fajna, nie wiem, czy się coś na nią złowi. Na chwilę wyjmę pudełko i pokażę, co mam w pudełkach. Łukasz łowi, mówił, że miał jakiegoś małego tam pstrążka, zaatakował mu przynętę, ale się nie zaczepił. Bardzo dobrze. Bez sensu. Patryk jest tu. O, i właśnie ma zaczep. Tak też się zdarza czasami. To co, Patryk, będzie rwanko? Będzie wchodzenie. No to dawaj. Gdzie ty ją masz? Nie widzę, ja widzę. O, nie wejdziesz tam. To będzie rwanko. Udało się.
Robiliśmy sobie chwilę przerwy z Patrykiem. Pokażemy sprzęt, jaki mówimy. Kowrotek Patryka to... Co tam, Patryk, masz? Ryobi Ekuzima. 4000. No, Patryk ma taki trochę kowrotek bardziej trociowy. Ja mam założony kowrotek Ryobi Arctica 2000. Ryobi Arctica 2000. Tak to wygląda. Na pstrągi moim zdaniem idealny. Wędka. Jakaś tam Mikado. No taka oto. Wyrzut do 15 gram bodajże, nie, do 20 chyba. Jest dobra moim zdaniem. Długość 2,60. Tak to się prezentuje. Patryk akurat ją trzyma, pokażę. Jak, Patryk, myślisz? Dobra wędka, nie? Wspaniała, bardzo leciutka. Nie będzie wcale rąk. Wyważona. Wyważona idealnie. No, dobra. Wiele godzin i nie odczuwa się tego, że się nie umowi, jak taka świetna. Sprzęt. Blaszki, jakie używamy? Ja używam, to głównie jest MEPS. Najbardziej, najlepiej mi się na nie łowi. Ale nie tylko, no, mam jeszcze tu jakieś Blue Foxy. O, Blue Foxy są, na które też łowię. Dwójki i trójki. To jest akurat trójka. Krętliki są bardzo małe. Nie będę ich pokazywał nawet. Jeszcze mi te Blue Foxy uciekły. Zeszukam za chwilę. Łowię też na Rubleksy. Ale ryba się chlapnęła. No i jest tam rybka. Patryk łów ją. Łowię tutaj też na Rubleksy. Takie dwójeczki i trójeczki. To są bardzo dobre przynęty, jeżeli chcemy łowić z prądem. Jeżeli ciągniemy z prądem, one bardzo dobrze pracują. Polecam je. Na co jeszcze łowimy? No, tam jakieś różnego rodzaju mepsiki. O, jeszcze takie mepsiki. O, zaczepiło mi się. Takie mepsiki różne. Takie. Mepsików mam bardzo dużo. Nie będę ich wszystkich pokazywał. O, to jest to, na co łowię. To są Rubleksy. Tak to wygląda. Patryk próbuje tą rybę złowić, co tam się przed chwilą chlapnęło. Być może to była trotka. Zobaczymy, może weźmie. Patryk, ona tam dalej trochę się chlapnęła. Zrzuć tam bardziej pod nurt. Bo tu jest ryba. Porzucaj trochę. Ja jeszcze pokażę, co ja tu jeszcze mam w tym pudełku. Mam tu jeszcze takie blaszki. W sumie mam ją tylko jedną. Reszta już mi się urwała. Jest taka blaszka pstrągowa. Dozbrojona kotwicą mustada. Z chwostem. Jest fajna. Wirówki. Nie wiem, skąd ją mam. Kupiłem na Allegro od jakiegoś rzemieślnika, który sam je robi. Ładne wirówki. Dobra, pokażę teraz woblery jeszcze. Takie woblery mam, jakie używam. Nie ma to może żadnego szału. Ale są fajne. Moim zdaniem. Typowe salmo, co? Blue Foxa mam. Co? Nie. Typowe salmosy. Takie. Tutaj jakiś. Też salmo. To też będzie salmo. To jest chyba kenar. To nie wiem, co jest. Dorado to są. Też Dorado. Tu są salmo, tu są takie samorowne z Karnego od pana, który tam nam, który je robi. Można je zamówić sobie, przyślę. Bardzo fajne, bardzo łowne, polecam. Co masz? I tu są też samorówki właśnie takie od tego pana.
Bardzo. To są jedne z najlepszych wobblerów, na jakie kiedy łowiłem. I są dosyć łowne. Dobra, to by było na tyle. Łukasz przyszedł. Łukasz, pokaż twój sprzęt, na co ty łowisz. Pokaż, co masz za wędkę. Wędka Shimano Katana. Shimano Katana. Wyrzut, jaki tam jest? Do 20 gram najprawdopodobniej. Czy tam do 15. Kowrotek Shimano Katana również. Czyli jest łowi w całości w katanie. Śniadanie, nie? Też bym coś zjadł. Na chwilę się gdzieś zatrzymamy i zjemy. Co? Tu na drzewie? Gdzie masz drzewo? Żeby gdzieś usiąść. Na ziemi. No to tu możemy stanąć. Takie oto miejsce. Bardzo ładne. Reguła, gdzie patyki, tam wyniki na razie się nie sprawdza. Jo. Robimy właśnie przerwę na śniadanie, zjemy jakieś kanapki, pijemy herbatę. Poczniemy chwilę, będziemy łowić dalej. Czasu jeszcze nam trochę zostało. Póki jakieś przynęty w wodzie pływają, to jeszcze jest szansa, że coś złowimy. Gorzej będzie, jak wszystko pourywamy. Wtedy to już na pewno nic nie złożymy. Łukasz jeszcze jest tam kawałek dalej. Zaraz do nas dojdzie i robimy przerwę. No już idzie. Zobaczymy, co Patryk ma w pudełku może. Pochwalisz się, Patryk, co masz w tym pudełeczku, pokaż. No widzę, bardziej przynęty trociowe widzę, masz wzięte dzisiaj. Coś większego. Same blachy. Patryk się bardziej na troć nastawił niż na pstrąga. Kij trochę twardszy. Może z dużymi przętami rzucać. Ja niestety no, nie dam rady takimi dużymi przętami rzucać. Właśnie zaczynamy śniadanie. Kanapki otworzone. Patryk tam wyciąga jakąś kanapę. Będziemy jedli. Wyjść. To jest muł. Zakładasz? Nie. Wirówkę? Pokaż. Właśnie zakończyliśmy łowienie. Łukasz, nie widać cię.
Wracamy do samochodu. Niestety nic nie zmówiliśmy, ale pogoda była fajna, atmosfera fajna. Następnym razem na pewno coś zmówimy, bo już nie, nie może być tak, żebyśmy ciągle tylko o kiju wracali. Myślę, że coś na pewno zrobimy następnym razem. Teraz, kurczę, my się chyba gdzieś zgubiliśmy, bo musimy wrócić i nie wiemy, którą drogą. A tu prosto, dobra. Tak więc widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie naszych odcinków. Dzięki za subskrypcję. No i co? Wolność, jesteśmy w naturze. Widzimy się za jakiś czas. Siema.